nie powołuje się tylko na to, co Państwo tutaj powiedzieli, ale dokładnie na taki zapis, który zobaczyłam na mediach Waszych Państwa tutaj gdzieś lokalnie, że Państwo chcą zaprotestować przeciwko wydawaniu pieniędzy, które jeszcze bardziej za dużą gminę, więc nic takiego, taka inwestycja, myślę, że tu Pan Wójt to potwierdzi, że nie jest planowana. W ogóle ja jestem przerażony, jakby to jest akurat w tym wypadku stopniu zmanipulowania, bo taka inwestycja w ogóle nie jest w planie, no to jest to, że... Ale nam nie chodzi o inwestycje, nie chcemy drogi po prostu. Ale nie, ale to, co... bo ja akurat nie czytam mediów społecznościowych, nie jestem zwolennikiem, ale miałem informację, że jest droga, gdzie jest oświetlenie o szerokości 10 metrów. Proszę mi uwierzyć, że nie ma takiego planu, to jest w ogóle... Proszę pana, ludzie się obawiają. Proszę mi dać dokończyć. Skoro nie macie państwo żadnych planów związanych z tą okolicą, to po co inwestować w przekształcenia tych dróg? Pieniądze tak naprawdę nasze, bo my jako mieszkańcy tej gminy płacimy do niej podatki i to z naszych pieniędzy, rozumiem, te przekształcenia, choćby nawet na papierze, są wykonywane, prawda? Ale teraz ja mogę panu powiedzieć, do żadnych przekształceń na papierze się nie doszło. Po to jesteśmy na tym etapie konsultacji, to powtarzam, że państwo wnoszą uwagi, konsultujemy, a państwo... Jakby przekaz jest taki, że gmina już ma zaplanowany, że ta droga będzie taka i taka, że tu będzie taka droga. Nie, była propozycja, o której Państwo się odnieśli. Pozwólcie nam teraz przeanalizować i zweryfikować nasze plany. I no być może spotkamy się za dwa miesiące również i wszystkie strony będą zadowolone. Żeby pan i jak to pan określił pana szef, czyli pan Wójt, mieli świadomość tego, że ludzie, którzy mieszkają w tej okolicy, w najbliższej okolicy, mają swoje uwagi i to są uwagi negatywne do tego działania. Czyli nie chcemy, żeby tutaj te drogi były przekształcane, choćby na papierze. Ja może dodam, że przykład Rybnej pokazuje, że 90% wniosków mieszkańców zostało odrzucone przez pana wójta. A ja nie rozumiem... w sensie o drogi? Chodzi nie w sensie drogi, tylko 90% wie pan, uwag... Ma pan wiedzę, dlaczego zostało odrzucone, czy nie? No, pan wójt tak skąpo tłumaczy. Generalnie jest tak, że bo tak chcieli planiści, nie. Zaplanowali, bo też tak ma być. Odczucie, że to projekt pan głównie planiści, nie słuchając uwag mieszkańców. Ale proszę, mi ale jest 90% z uwag zostało odrzucone. A ja myślę, że te 90%. Być może to pójdzie tą samą drogą. Teraz proszę mi powiedzieć, myślę, że z tych 90% uwag, które zostało odrzuconych, 90% zostało odrzuconych, ponieważ jest niezgodne ze studium. Ja mam pytanie to... jeszcze jedno. Nie. Pan filmuje to dla nas mieszkańców, czy dobra, dla... No to mamy dowód, tak? bo pan tutaj filmuje. Gazety. Chyba już no nie ma sensu dalej o tym rozmawiać. No pan zna naszą opinię, tak? Ta opinia się pewnie u nas nie zmieni. No i proszę, aby pan nasze uwagi uwzględnił. Ale ja, po pierwsze, nie ja uwzględniam uwagi, bo tak mówię, uwzględniam uwagi, propozycje uwzględniam uwagi. My przedkładamy Radzie Gminy i to Rada Gminy jest organem, który podejmuje decyzje w tym zakresie. W ostateczności. Najpierw podejmuje decyzję pan wójt o przyjęciu albo odrzuceniu uwag. Wójt daje propozycję o przyjęciu albo odrzuceniu. Na wstępnym etapie istotnie ma pan rację. Rozstrzyga uwagi pan wójt i teraz jesteśmy na takim etapie procedowania planu. Jest przedłożona propozycja przez projektanta. My to weryfikujemy, po to właśnie jest ta wizja w terenie, po to są z państwem konsultacje. Proszę z łaski swojej tutaj też przykładu Rybnej nie mieszać z przeginią narodową, bo po pierwsze nie wiem skąd akurat mnie pan ma tak precyzyjnie wyliczone te 90%, pana, a po drugie skąd ma pan taką wiedzę, że nie te uwagi na pewno, skutek ich nieuwzględnienia nie jest związany właśnie z przeznaczeniem terenów w studium. Bo właśnie jest pan dokładnie tak, jak wicewójt powiedział, ma tą wiedzę, tylko że pan po prostu, nie chce nam podzielić, dokładnie po prostu. Tak, uwzględniliśmy mnóstwo uwag, w związku z tym został sporządzony wniosek, jestem odpowiedzialnym człowiekiem, koordynuję opracowanie planów zagospodarowania. Pan doskonale tą wiedzę ma, bo trzeba pana nas... Także proszę pana, tutaj proszę nie wprowadzać ludzi w tym momencie... Proszę państwa, nie ma sensu się przepychać. Błąd i proszę, nie mieszajmy wątków, jesteśmy na wizji w sprawie przeginii narodowej.
I zostawmy, zostawmy równą jeżeli chodzi o ten temat, wydaje mi się, że wszystko już powiedzieliśmy, co chcieliśmy poznać tutaj państwa, jak on mieszkalnictwo. To znaczy, ja bym jeszcze... Proszę państwa, mam taką prośbę, jeśli się już tutaj, jeśli się już tu zebraliśmy, przejdźmy całą tą trasę, ponieważ państwo radni muszą znać dokładnie całą cenę. Po to tu przyjechali. Trochę je rozwiać, że, bo tak mówię, pojawia się troszeczkę taki przekaz nie do końca prawdziwy i też nie chcemy, żeby... Nie, nie tylko my chcemy, żebyście państwo tutaj zapoznali inaczej z tymi drogami, jak teraz w terenie, jak wyglądają, a będzie czas na to, żeby zrozumieć nas. Proszę nas prowadzić. Mówiąc, że wszystkie 90% uwag nie jest skutkiem, powiedzmy sobie, ich nieuwzględnienie nie jest skutkiem słów. Oczywiście pan mówi o fragmencie Rybnej, już teraz wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak się pan nazywa, ale domyślam się w tym momencie. Tak, dokładnie. Tam, gdzie nie ma pana wójta. To nie jest teren predysponowany do takiej sielanki. No tak, czyli odpowiedź jest taka dokładnie, jak mówiłem. Bo tak chcą planiści. Nie, nie tak chcą planiści. Tak chcą ludzie. Ludzie. Tak chcą ludzie. A bo tak chyba powiedzieć takie zdanie? Bo tak chcą ludzie. Gdyby nie było innych propozycji, można by się z tym... Ja panu coś powiem. Było, projekt dokument pana, studium... 10 wniosków jest, wobec jest, setek mieszkańców, panią, którzy zamierzają... Panie, nie ma setki mieszkańców. Odrobinę o mały teren. Dokument studium został przygotowany, był odpowiedzią na wnioski mieszkańców. Może pan o tym nie wie, bo nie ma pan takiej potrzeby. No był odpowiedzią, tylko dlaczego taką? Bo takie były wnioski mieszkańców do studium. No ale ile było wniosków mieszkańców? Jeżeli 90% jest odrzucone. Nie, pan, ja mówię o czymś innym, pan mówi o czymś innym. Oczywiście. Niestety... Przepraszam, że to powiem, ale pan nawet nie skróca wiedzy, pan tej wiedzy po prostu ale nie ma. Ale proszę nie rozmawiać o mnie, bo ja mogę o panu rozmawiać. No co z tego, ale że powiem panu, że pan jest głupi. No, czy to coś da? Nie. No to niech pan nie zajmuje się moją osobą, tylko przedmiotem. Ja tylko bardzo proszę, że to, że jestem głupi, przepowiedziałem się z pana Tyrańskiego, znalazło się na tej... No bo to jest taka rozmowa. No. Argumenty, że pan jest głupi. Ja odnoszę się do dokumentu, a pan odnosi się do tego, czy jestem głupi. Nie, odnosi się pan do mnie. Odnosi się pan do mnie, bo pan twierdzi, że nie ma co rozmawiać, bo nie. Moja wiedza ani... po prostu jest nieodpowiednia. Proszę sobie przesłuchać, nigdy tego nie powiedziałem. No to przesłuchamy. To przesłuchamy. Akurat będzie. Wasz portal napisał, że po tej komisji poniedziałkowej, że przeciwników ogarnęła melancholia. Ja nie da się pana... z nimi rozmawiać. No to ja z panem rozmawiam. No tylko w podobnym tonie niestety. Nie. Fakty. 10 wniosków z jednej małej uliczki, które zostały odrzucone. Dlaczego? Pan tylko przedstawił, tylko z jakiego powodu. No bo tak jest, bo tak chcą planić. No bo w tym miejscu należy zrobić tak. No to jest ta szóstka, która jest też nieprzeznaczona. I ona już cały czas tutaj leśna. No to myślę, że to mamy. Bardzo ważna jest ta siódemka, bo już jest zabudowa. No właśnie tutaj występujemy. Dlaczego się pani przeprowadza, że można też pokazać, że planuje się na tej drogi? A czy mieszkańców nie interesuje na przykład co z dębami, które zostaną wycięte z buchami? A pomysłodawcy twierdzili, że nie znają terenu, więc stąd się to wzięło. W tym miejscu o tym porozmawiać, no bo chyba wszyscy wiedzą, gdzie te dęby łącznie... Nie, proszę pana, tam jest sytuacja, że droga musi wejść w teren parku. Uwaga, chciałbym zapisać. A co i tam się mówi? Zburzona. I musi być. A to jest trakt osobistego. Pan sobie nie zdawał, o tym mówić. Po prostu tym też podwiązają. To co, idziemy tu? Będzie droga. Chyba jedyna możliwość dojścia jest tam. Bardzo byśmy prosili. Naprawdę, jeśli idzie o zużycie nóg, to jest dokładnie to samo. Tak. I my wtedy to wyjdziemy. Tak, wyjdziemy. Ktoś sobie domy wypaczane zrobił, drogę zrobił i teraz sobie święty spokój nie godził. I dzień sobie to zrobił. Tak to widzę. Szanowni panowie, myślę, że dyskusja jest bezcelowa. Zobaczmy, co chcemy i na spokojnie zdecydujemy. Państwo też nam tu dają świadectwo tego, jakie są państwa oczekiwania.
zdarzenia. Dają nam Państwo też jakieś sygnały, czy Państwo są tutaj za, nie wiem, inwestycjami, czy dla Państwa jest ważna przyroda. My musimy wziąć pod uwagę Państwa zdanie, ale musimy też wziąć pod uwagę też zdanie ogółu, więc na pewno chcemy na spokojnie zobaczyć to, co nam Państwo chcą przekazać. A kto jest, przepraszam, tym ogółem? Proszę? A kto jest tym ogółem? No wszyscy, myślę, mieszkańcy, prawda? Chyba myśli Pani, że autentycznie, że osoby, które mieszkają powiedzmy 30 km od tego miejsca, są zainteresowane, czy tutaj będzie zmiana drogi? No, mogą też być. Raczej tak, bo jest to unikatowa ścieżka. Mogą być nawet bardziej czasami zainteresowani. To tak, bo ja mówiąc szczerze, powiem za siebie, mieszkam tutaj, ale mówiąc szczerze, nie obchodzi mnie, co będzie robione z drogami 40 km od miejsca mojego zamieszkania, jeżeli to nie są drogi przelotowe. Proszę pana, to w tym momencie muszę stwierdzić, że pan trochę negatywną opinię tu o środowisku daje, bo my jesteśmy reprezentantami, ja rozumiem, ale reprezentantami jak gdyby całej też gminy i też nie możemy tylko i wyłącznie brać pod uwagę jak jednej grupy, prawda? Tylko chcemy... Przepraszam bardzo, przepraszam, że się wtrącę, bo ja tu zacząłem tą całą sprawę. Jesteśmy tu po to, nie żeby dyskutować, tylko żeby nasi radni, nasi przedstawiciele z komisji obejrzeli ten teren, żeby w razie późniejszych dyskusji wiedzieli, o czym rozmawiamy. A dyskusja później na pewno będzie. To nie czas i miejsce na dyskusję. Tak jest. Skończyła się nieopodal droga publiczna. Szliśmy przed chwilą drogą wewnętrzną już, i która jest projektowana do tej kapliczki. I te, dalej w stronę piaskowni ta droga będzie... Jest to również w planach jako droga publiczna, która ma być... 10-metrowa, tak. Ja mam pytanie do kogoś, kto się zajmuje projektowaniem, ponieważ droga będzie miała pas drogowy 10 metrów szerokości. Ta kapliczka, jak rozumiem, ulegnie wyburzeniu, czyli 10 metrów może będzie ulec, w tamtą. Może ulec. Ale na razie nie planuje. Jeszcze nie. Na razie nie mówi, że jest jakaś decyzja już podjęta, bo żadna nie jest. Bardzo zdegradowane. To jest to swoją drogą. Ale w ogóle są puszczane, tak? I to się przekłada z roku na rok. I nagle, w kontraście do tego, mamy jakiś plan, który przewiduje jakąś gigantyczną drogę akurat w miejscu, gdzie ona jest niepotrzebna. I to ale właśnie z punktu widzenia człowieka, który nie jest fachowcem, jest to po prostu rażący dosyć. Nie ma znaczenia, czy by to było. Ale dla nas akurat jesteśmy zainteresowani, no to nie dowiedzieliśmy się, zobaczyliśmy tylko granice planu, znaczy granice naszego obszaru, a kolejna już sąsiednia Czynia Duchowna nie była ujęta na mapach w uwagach, chociaż bezpośrednio oddziaływuje na nas, bo sąsiadujemy z drogą, czyli granicą z Przeginią Duchowną, a powinna być, prawda? Uchwalony został plan wcześniej w Przeginii Duchownej, my już mamy pozamiatane, już tam wpływ będzie pewnych podejmowanych decyzji, zabudówka w Parku Krajobrazowym. Dopiero teraz myśmy w pewnym sensie zwrócili uwagę na to, że tutaj się też planuje drogi dojazdowe, publiczne, tak jak pani wie doskonale. Dlatego powinno być to jakoś całościowo, a przynajmniej sąsiedni na granicach mapa powinna być udostępniona mieszkańcom. To wszystko jest tak nie fair. Pewnie nigdy nie będzie idealnego rozwiązania, bo już w tych uchwalonych planach też już były i zastrzeżenia co do studium wcześniejszego, powiedzmy, no, dokąd te plany nie zostaną uchwalone, no to też nie mamy możliwości. Myślę, że nie o to chodzi, żeby nie uchwalać planu, tylko żeby uchwalać Ale to nie chodzi o to, bo mówimy, my tutaj na przykład projektant się nie zgodzi na to, że zmieni te drogi, nie? Więc my musimy też mieć jak gdyby mam wątpliwości, projektant jest usługobiorcą. Projektant, jeśli by się miał nie zgodzić, to chyba woli, żeby planu nie było. Prawda? To znaczy, czy ma się studium, czy ma się wszystkiego? No, wydaje mi się, że projektant no, ma jakąś umowę, prawda? Jeśli nie wprowadzi zmian, to po prostu nie wywiąże się z umowy ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. To nie jest tak, że projektant decyduje, projektant ma oczywiście trzymać się prawa, zasad sztuki. Ale są jakieś sztuki. Też, no, ma, prawda, są też obwarowania prawne, które gdzieś tam przepisy, które
muszą tak być spełnione, jak gdyby, i można się pewnie w jakiejś tam granicy poruszać. To też właśnie, dokładnie, przepraszam, że tak pani wpadłem w słowo, na tym ostatnim spotkaniu ja bardzo podnosiłem sprawę, jak pan projektant powiedział, że on odpowie na te wszystkie uwagi, żeby to nie była odpowiedź tego typu, że ponieważ plan jest zgodny ze studium, a on się musi trzymać studium, bo to dla nas nie jest odpowiedź. Natomiast myślę, że jest tu możliwość zrobienia jakiegoś kompromisu, może nie wycięcia tego całego kawałka z planu, tylko po prostu dokonana tutaj do takiej punktowej zmiany planu. Dla mnie była ciekawa ta informacja o ewentualną eksploatacją, o jej powiedzmy sobie obsłudze komunikacyjną tak przez tą drogę z tamtego już istniejącego zakładu. Nie słyszałem o to. Tylko że to dobro, to jest teraz pani je określiła, droga spacerowo tam rekreacyjna. I to jest uzasadnienie obecne. Pytanie, czy jest jakiś inny cel, który by uzasadniał właśnie to, co się planuje. Pan mówi o czymś ukrytym, tak? O czym znaczy, my nie wiemy. To znaczy, nie chcemy wnioskować więcej niż to, co widzimy. Nie. Tu nie ma co się krygować. Wracamy. Tylko należy powiedzieć, że planista planuje w jakimś celu. I teraz ten cel on może znać, a my niekoniecznie. To nie znaczy, że to jest coś złego, tylko chodzi o to, żeby znali ten cel również inni. Jakie państwo refleksje? Ale to proszę nam dać spokojnie przeanalizować, nawet wie pan, trudno w tym momencie na gorąco. My byliśmy po to, żeby zebrać tutaj ogląd sytuacji, jak to wygląda w terenie, i myślę, że to spełniliśmy. Chyba nawet z nadmiarem, bo mieliśmy krótszą trasą, ale przeszliśmy już w całości, więc myślę, że te oczekiwania, które chyba były w stosunku do nas, zostały spełnione. Teraz nam proszę dać nas spokojnie przeanalizować. Znamy państwa, jak gdyby tutaj uwagi, oczekiwania, co państwu tutaj leży na sercu. Natomiast decyzje na pewno kiedy będą. Efekt będzie tego? Proszę? W jakiej formie będzie efekt tej wizyty? My mamy ogląd sytuacji, więc jeśli będzie to przedstawiane naszej komisji, będą też do opiniowania. Zgłaszaliśmy to też do... Te uwagi były też już projektantowi zgłaszane. Czyli to więc cały na komisji, czas... przez komisję rozpatrywane? Przez komisję. Jakieś tak posiedzenie będzie? Tak. I kiedy to będzie? No w tej chwili nie umiem panu odpowiedzieć. Nie, no ale harmonogram zawsze jest podany. Tak, no bo plan będzie powtórnie wyłożony. Że w tej chwili jest taka sytuacja, że będą robione te poprawki, prawda, tak, uwzględniające w jakimś tam stopniu... No i będą państwo tak na pewno mieć wyłożone. I później będziemy jeszcze raz po tych poprawkach. Państwo dali uwagi na piśmie? Była jedna zbiorowa uwaga na piśmie, 98 osób podpisało. Oprócz tego było jeszcze, nie wiem, gdzieś około 20 uwag indywidualnych, także z tego jest dość dużo. No i ja zresztą regularnie jestem na państwa posiedzeniach. Więc myślę, że na pewno ten głos nie zostanie pominięty i myślę, że to, co widzieliśmy, na pewno zostanie. Bo ja się kieruję tym, co było w Rybnej. Po uwagach nie było już chyba żadnej komisji, poszło do pana wójta do decyzji. I dopiero, no i teraz mamy listę wniosków przyjętych i odrzuconych. Dlatego zapytałem się, czy to będzie jeszcze jakieś posiedzenie komisji na ten temat. Znaczy, no komisja na pewno dostaje do opiniowania, prawda, po ten plan. Natomiast w tej chwili, po jeszcze uwzględnieniu tych uwag, będzie do powtórnego wyłożenia, więc będzie jeszcze powtórne wyłożenie tego planu. Więc myślę, że ten... Czas. Bardzo dziękujemy w takim razie za przeprowadzenie nas. Przepraszamy za komary. Dobrze, proszę. Komary się nie dostosowały. Nie dostosowały się, ale...